I podobnie w stoczni, tam gdzie buduje się okręty, tu jakiś transportowiec, tu masowiec, tam jakaś fregata, tam coś jeszcze na boku, ale o wszystkim, o pracy, o jakości całej stoczni decyduje jeden z głównych inżynierów, kierownik, no ale dobra, mniejsza o to, nie? Nie, nawet nie dyrektor, on naprawdę jest tą osobowością, ten jego wigor, to wszystko, ta wiedza, ten błysk, on jest tym nerwem, dzięki któremu, to dzięki niemu wybierają tą stocznię, a nie z innego kraju, tak? Jest ten decydujący element, czynnik. I tak samo w całym wszechświecie, i w całym istnieniu, i we wszystkim, co istnieje, może być ten element, ten moment, ten punkt, ten jakby bajt, ten umysł, ta wyobraźnia, ten jeden byt, ta jedna jaś, to jedno miejsce, gdzie tam się decyduje sklepienie, sufit, ta maksymalna faza, jazda, ten polot, ta magia, ta bajeczność tego wszystkiego, co istnieje, ta wolność, ta dobroć, to... ta szczęśliwość, która jest w tym zaklęta, ten taniec, ta radość, ten jeden parametr, gdzieś jest, że tam to się decyduje, ta maksymalna wartość tego, ta rozpiętość, ten pułap. I obowiązkiem każdego jest zakładać, że to właśnie w nim, że to właśnie w tobie, że albo we mnie, może we mnie, a może w tobie. To jest. I obowiązkiem każdego jest być najlepszą wersją siebie i dać siebie wewnątrz, w sobie tą komnatę ducha poszerzyć, rozdąć, zbudować, przebić sufit i spostrzec i zbudować swojego ducha, bo może to właśnie w tobie, a może we mnie jest ten pułap, ten parametr, który decyduje o wszystkim. Tak jak ten gościu w tej stoczni. Może to ty. Zakurwić, zajebać, zabić, a potem miłować. Miłować tych, którzy okazali się na tyle cudowni, aby ich zostawić przy życiu. Czyż taka zasada, płynąca tu z moich rozmyślań, kiedy sobie chodziłem, opiłem się yerby, jestem zmęczony, rano wstałem. Czyż zobaczmy, jak poruszająca wydawałaby się nam w odniesieniu do ludzi, do postaci, które znamy z tego, że mają dowody osobiste, imiona i nazwiska. A przecież jest to zasada każdego ogrodnika. No może nie każdego, ale no w większości, jak jest ogród, tak? Czy coś tam rosną rośliny słabe, jakieś brzydkie, jakieś chore, coś się wyrzuca na bok. A pielęgnuje się to, co dorodne, to, co piękne, dostojne, zdrowe. Właśnie tak postępuje się z roślinami. Nie bez powodu. Przypomnę zatem to motto. Zakurwić, zajebać, zabić. Pozwólcie, że trochę rozwinę. Wyrżnąć pachłam niegodziwy, niewdzięczny. Plugastwo, istoty podobne do ludzi, ale w rzeczywistości jakieś plugastwo. Tylko ludzi przypominające postaciami, sylwetkami. Nie mówię tu jakiejś narodowości, bo to nie chodzi o narodowość, ale zdarza się taki sort. A to, co cudowne, piękne, odważne, godne, pełne blasku, jakości, wartości, tej moralnej drogi. Nie, że mu powiedzą, o, czy jej powiedzą, ucz już tu, bądź uduchowiona, to ci dobrze ocenię. Nie, wewnątrz, kłopotor! Wewnątrz ścieżka się wydobywa z bębra. Choćby mu zabronili, choćby mu zakazali, choćby mu grozili, to on tą wewnętrzną ścieżką podąża, tego ducha buduje, na pytania sobie odpowiada, odpowiedzi szuka. Ich zostawić. I druga sprawa, jak są mocarstwa, które walczą i jest nawet najsilniejsze mocarstwo,
to nie może ono być pewne, że jakiś jego budynek nie zostanie przejęty przez inne mocarstwo. Tak ani Ameryka nie jest pewna, że ktoś tam czegoś im nie zajmie, ani Chiny, też różnie się może zdarzyć. I tam, gdzie mają swój tajny projekt, jakiś najdziwniejszy, ktoś może w wyniku jakiejś wojny im to zająć, zburzyć ścianę. I dlatego każdy. Bo nie wiemy, gdzie jest ten tajny projekt. Może on jest w kiosku ruchu w spożywczaku w jakimś bułgarskim mieście? Może w Irlandii przy takim murku pomiędzy stodołą a kościółkiem w takiej wiosce, jak się wyjmie cegłę, to tam jest wejście do takiej bazy i to tam robią ten eksperyment, gdzie stwarzają inny wszechświat. Więc jeżeli ktoś będzie tam przechodził i akurat będzie wojna coś, każdy, każdego może to spotkać, że go wciągnie do takiego projektu i to w nim będzie ten pułap. To on akurat trafi przypadkiem na to krzesło i to on stworzy. I dlatego nikt nie powinien się upijać, wprowadzać w stan alkoholowego upojenia, bo nigdy nie wiesz, że akurat idziesz, ktoś może się upić, tak? A może akurat w nodze od stolika, w tym miejscu, gdzie oni mieli tą popijawę, był ukryty ten tajny projekt, ta baza. Coś noga się ułamuje, jakaś wojna i go wciągnęło. Każdego może to spotkać. Każdego może wciągnąć w taki projekt, gdy w wyniku wojny może się tam ściana otworzyć i dla każdej osoby istnieje pewne prawdopodobieństwo, że to w niej będzie ten parametr pułapu fazy jazdy jakiejś takiej gwieździstości, zajebistości wszechświata. Może jeszcze o tym pogadamy, bo nie jestem pewien, czy udało mi się to teraz wytłumaczyć. Jak do tego doszedłem. Więc to jest odpowiedzialność właśnie, bo w praktyce było tak, że kiedy o tym rozmyślałem, to doszedłem do wniosku, że nigdy nie powinienem się wprowadzać w stan upojenia alkoholowego. Kiedy zacząłem to tak postrzegać, że a może to właśnie we mnie, a może na skutek przez to, że tak nie lubię cierpienia innych istot, że tak niepokoją mnie wiadomości o tym, i może to mnie wybiorą akurat, może gdzieś się załapię, taki jakiś cwany się zrobiłem. Może... I jak zacząłem o tym rozmyślać, to doszedłem do tego, że właściwie każdy powinien tak zakładać. Bo może akurat ciebie wciągnie, będziesz gdzieś sobie szła, ściana się otworzy, wciągnie cię do tej maszyny i to będziesz ty. I kiedy zacząłem o tym rozmyślać, wyszło mi, że dla każdej osoby istnieje pewne prawdopodobieństwo, że to w niej będzie się decydowało, jaki wszechświat jest zajebisty. Choć może wiele razy będę jeszcze musiał to wytłumaczyć. Więc to jest odpowiedzialność, żeby trzymać w sobie ten poziom, ten pułap, ten sufit w ogóle wszelkiej jakości. A tym, co się spieszyli tak mnie resetować z byle powodu, na byle oszczędności, pragnę uświadomić, że mój klon, nowy replikant, z moją pamięcią nie będzie miał w sobie grzybni ani kontaktu z organizmem grzybem, który ma kontakty z wieloma istotami z tego świata, z innego świata, z innych wymiarów, z innych czasów i ze mną, bo mnie polubił, bo ja go szanowałem i czasem rozmawiamy. I ten, który dla was będzie nowym, jak miał być dla was nowym, zresetowanym mną, dla grzyba będzie kimś zupełnie obcym. Choć dla was może wyglądać jak ja, może dostać taki sam dowód, takie samo stanowisko. Więc dla osób, które chciały mnie zresetować z byle powodu, powinno to być zaliczone jako błąd rzeczowy. Błąd rzeczowy i za to pojechane po premii. Dużo osób przyjechało z Ukrainy do Polski w ostatnich latach. Bardzo mi to pomogło w niektórych dniach, więc też taka rada z mojej strony, chciałem się odwdzięczyć. Pamiętajcie, dla każdej z tych osób, pamiętajcie, że wasz przyjazd tutaj został przyszykowany przez Niemców. To, czym się zajmowaliście, te prace też zostało przyszykowane przez Niemców. To, w czym wam szło, a w czym wam nie szło,
też zostało przyszykowane przez Niemców. I wasz koniec też, to jak się tu skończy, też zostało przez nich przyszykowane. Jak myślicie, happy end? Czy może coś innego? To, że myślicie, że sami sobie ten koniec uszykujecie, sami go zmienicie, że zaskoczycie Niemców, że macie dla nich niespodziankę. Zgadnijcie, przez kogo zostało to przyszykowane. Więc tak, pomyślałem, może powinienem założyć ośrodek monitorowania normalnych. Jeździłbym nad Wartę w Poznaniu, sprawdzałbym, czy to tam występują normalnie, czy na jakichś dzielnicach, o których godzinach. Czy o 8, 9 rano, 10? Kiedy normalnie wychodzą na ulicę? Kiedy jest ich dużo? Kiedy cała ulica jest normalnych i tętni normalnością, bo zrobili ten klimat, od którego potem muszą uciec? Bo czemu wieczorami są filmy sensacyjne? Czemu jak włączysz serial, to nie ma o problemach obyczajowych? Nie ma jak powiedzieć, tak jak ja na przykład staram się rodzinie coś tak powiedzieć, jakieś emocje, od kilku miesięcy swoje serce jakoś otworzyć, pokazać, co w nim jest i nie mogę. Czemu o tym nie zrobiłem odcinka serialu, tylko ciągle jakieś porwania, okup, coś, jakieś morderstwo, bzdury, nie ma po co włączać. Bo to właśnie ci normalni, którzy taką robią normalną ulicę, jak wylegną o tej dziewiątej, to oni potem potrzebują tych morderstw, tych jakichś prochów, tych wszystkich świństw, co oglądają wieczorami w telewizji, zamiast je robić. I tak pojechałem po normalnych, ale myślę, zaraz, przecież czasami jak sobie zjadłem dobry obiadek, jak był dobry dzień, miałem dobry nastrój, jakaś sobota, niedziela i sobie szedłem na taki spacerek. I na spacerze sobie szedłem, nic się nie działo w mieście, przyroda, fajnie, spokój, prawie nikogo, tak w sam raz. No a gdzieś tam, powiedzmy, ktoś pijany był czy coś i coś tam robił, kopał puszkę albo wołał niewesoło, myślę, o, i tak mi zakłócał ten spacer. Bo kiedy ja byłem szczęśliwy, najedzony, to nagle ja byłem normalny. Szedłem sobie normalnie, byłem zadowolony, a jak zobaczyłem, ktoś nienormalnie się zachowywał i zarobił, po co on tak robi? Psuje taką niedzielę wszystkim. Więc to jest takie względne. Tu raz nienormalni, normalni, a tak naprawdę to jesteśmy my. To jesteśmy my. To są te wszystkie podziały, że może taki rozejm między tą normalnością, a nienormalnością. Tak jakoś wyszło mi w tych obliczeniach. Gdzieś na Ukrainie są ludzie, którzy słabo mnie znają, mało mnie słyszeli. Dotarłem do was przed chwilą telepatycznie, więc wyszedłem nagrać dla was bardzo zwięzłą, krótką wiadomość od siebie. Jakie ja widzę największe zagrożenie dla ukraińskiego ludu, z tego co ja widziałem, że Ukrainiec na emigracji, który przyjeżdża na przykład do Polski, że on jest gotowy, jakby prawie gotowy na wszystko, gotowy jest pracować dla innego, gotowy jest przyjąć zlecenie od polskiego przedsiębiorcy, gotowy jest zostać człowiekiem jakiegoś Niemca, rzucić się przeciwko innemu Ukraińcowi, szarpać od niego, walczyć z innymi Ukraińcami i tam się to rozgrywają, tak? Bo widzą, że dobra, największa siła ukraińskiego ludu, kobiety, siła w kobietach, w ich oczach, w tych twarzach, to życie, tak, coś takie, największy atut. I oprócz tego ta godność, ta taka hardość, tu już i kobiety, i mężczyźni. I trzecia sprawa, największe zagrożenie, to jest jak próbują nastawić Ukraińców, znaczy inne ludy, żeby znienawidziły Ukraińców za to, jak Ukraińcy potraktują ich. Chodzi mi tu o pogardę, o takie nierówne postrzeganie innych ludów jako gorszych, wrogowie Ukraińców. No szczerze mówiąc, myślę o Niemcach, czemu miałbym być nieszczery. Próbują wywołać taki efekt, zniechęcić innych Słowian do Ukraińców, żeby zostali sami jako ich wyrobnicy. Tyle ode mnie, z tego co ja wiem, rozumiem i pozdrawiam was tam w głębi na Ukrainie. Lecimy z następnym obrazem, więc o co chodzi? To jest tak. Tomasz, pamiętasz, jak byłeś mały, młody, robiłeś gry komputerowe i marzyłeś, jak już zrobisz te gry,
jak będziesz podróżował, różne kraje, coś, interesy, drogi, jakieś te konferencje. Miałeś taki ekran marzeń, nie? Po skończonej pracy codziennie tam jakieś programowanie. Zobacz, co się tu dzieje. Byłeś w akademiku już. Jest placek. W akademiku wszystko fajnie, w końcu trzeba było się położyć na tym łóżku. Jak leżałeś na łóżku, coś tam sobie zjadłeś, myślałeś o jakieś romantyczne spotkanie. Zobacz, pamiętasz? Pamiętasz te studia? Jak i w końcu trzeba było się położyć, to sobie myślałeś, kurde, i znowu był taki ekran marzeń, gdzie byłeś lujem, miałeś dziewczynę i fajnie się żyło, nie? I teraz patrzę, co się działo dalej. Poznajesz autobus, praca w HM. Znowu, chyba byłeś gość lubiany. Lubili cię, nie? A co z tego miałeś? Chyba lepiej nie mówmy o tym, bo to się kameruje. Nie mówmy o tym, co z tego miałeś. Ale też był ekran marzeń i sobie marzyłeś. I inne postacie się zmieniły, nie? Znowu były marzenia, znowu się działo. I znowu miałeś ten ekran marzeń. A dzień wyglądał inaczej. Dzień to był zapierdol, samotność, dolegliwości. Mama wysyłała po zakupy do Gaja. No, a ekran marzeń był jak zwykle, nie? Aha, bo najpierw miała być opowieść, że tam, widzisz, teraz tyle chodzą młodzi ludzie i patrzą w telefony, nie? Na przejściach dla pieszych. Jest to problem społeczny. Że oni patrzą w te telefony, a tak mniej jest tego życia. Podobnie uzależnienie od pornografii. Niektórzy całym po prostu, no wiadomo, w młodym wieku siedzą przy tym internecie, tu jest monitor narysowany. Siedzi przy internecie zamiast pić piwo na murku ukradkiem, pić diabola, to siedzą, aby w tych pornografiach internetowych. No ale też byłem młody, a nawet stary, więc ja to rozumiem, ale jest to problem społeczny. Jeżeli on ma potem 20 parę lat i dalej to robi, i to mu wystarcza zamiast utworzenia komórki społecznej tego małżeństwa, coś, nie? No więc to są te ekrany. To są te ekrany, ekran telefonu, ekran komputera. I analogią do tego są te ekrany, które utworzono w naszych wyobraźniach, bo to nie jest tam tylko twój problem, bo są kamienice, są bloki, są osiedla w Poznaniu i tam są inni. Jest jakiś tam Robert, Patryk, Roman, jakiś Tadeusz, kibice Lecha, ktoś nie jest kibicem, ktoś jest rastamanem, ktoś robi karierę, ktoś ich inwigiluje, jakiś Zenon, a wcale nie chciał. I oni też mają swoje ekrany, bo was tak porobili. Zobacz, oni mają swoje marzenia. Żyje jednym dniem, tu pracuje w niemieckiej fabryce, a ma jakiś swój ekranik i właśnie to są tylko, chodzi o to, że tu się, zobacz, co się stało na końcu. Nie ma już ekranu, bo to, no ktoś go rozpierdolił tym, kim, zobacz, kto, zobacz, on się tu spojrzał. Nie patrzy już w ekran, ekran rozjebany, patrzy się tu, a to jesteś ty, taki mądry. Wiadomo czemu, bo mówiliśmy o tym na poprzednim filmie, że już no. I teraz już nie masz znowu ekranu, nie leżysz, nie wyobrażasz sobie, znaczy ekran jest, on pociąga. To, ale nie o to chodzi, żeby na ekranie było fajnie, w tej wyobraźni, tak jak zawsze. Tylko żeby tu było fajnie, w tym syfie, żeby tu ogarnąć, żeby nie gadać do siebie, żeby było z kim dzielić chwilę, a nie z jakimś nie do telefonu. A tak i o tym wszystkim już nie miałeś siły opowiedzieć, już się kładłeś spać, ale wtedy sobie wymyśliłeś, że właściwie to samo można odnieść do Polski. Zobacz, Tomek, co się dzieje w telewizji. Z Polską jest to samo. Jest prawdziwa, codzienna Polska, wyzysk. Po prostu Niemcy robią co chcą, Francuzi, Indie, Czesi nawet z kolejami wjechali. No nie muszę wymieniać dalej. Robią co chcą, ludzie, nawet takie dystyngowane panie pod Warszawą gdzieś tam mówią, że a nic, aby wziąć sznur, taka bidon. Jest ciężko, ale w
telewizji wasz sukces. Europejska czołówka, światowa świetlana przyszłość, wskaźniki, powiedziałabym, to no normalnie Wall Street. Można stanąć na dworcu w Warszawie i się dziwić, czemu nie przyjechali bankierzy z Wall Street, czemu nie wysiadają z pociągu robić tu kariery, biznes, skoro tu jest tyle opportunity. No i tu jest ta właśnie, ta Polska, tylko też mają, dla całej Polski też jest taki ekran. Jakaś Polska z marzeń, urojona, a na co dzień jest ta, a na co dzień jest to, a gdzieś też ta Polska też tak żyje tym ekranem marzeń, a tak jak oni wszyscy.